i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza dziś 30 lipca w świętych Abdona i Senena Męczenników lekcję zaczerpniętą z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, drugiego listu, 6 rozdziału. Bracia, okazujmy się jako słudzy Boży wielkiej cierpliwości w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach, w czystości, w nieskwapliwości, w łagodności, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez broń sprawiedliwości i po prawicy i po lewicy, przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę, jako zwodziciela prawdy głoszący, jako nieznani, a dobrze znajomi, jako umierający, a oto żyjemy, jako karceni, a nie uśmierceni, jako smutni, a zawsze weseli, jako ubodzy, a wielu wspomagający, jako nic nie mający, a wszystko posiadający. I słowa z Ewangelii Świętej według świętego Mateusza z rozdziału 5, których to jako Bożych słów powstawszy z nabożnością wysłuchajcie. Onego czasu widząc Jezus rzesze wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku niemu uczniowie jego, a otworzywszy usta swe nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, cieszyć będą i prześladować was będą i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tyle to słów Bożych i słów z Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do odczytania dziś 30